Sportowa Arena. Paweł Leśny, witam Państwa. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych z minionego weekendu. Zaczynam od pierwszego. MKS Dąbrowa Górnicza okazał się lepszy od AZS-u Koszalin w 22. kolejce Energa Basket Ligi. Akademicy musieli uznać wyższość rywala we własnej hali. Przegrali 70-86. Wydawało się, że koszalnianie mogą pokusić się o zwycięstwo nad rywalem, który ostatnio przeżywał kryzys. MKS przegrał 7 z 8 ostatnich spotkań. Po pierwszej kwarcie prowadzili goście 19-14. Drugą partię zdominowali gospodarze. Zespoły schodziły na długą przerwę przy wyniku 42-41 dla AZS-u. Trzecia partia zadecydowała o losach spotkania. Goście w tej odsłonie zdobyli 30 punktów, tracąc zaledwie 17. W ostatniej odsłonie MKS kontrolował przebieg gry i ostatecznie wygrał mecz 86-70. Najskuteczniejszy w naszym zespole Modesta Skumpy zdobył 15 punktów, a dla ekipy przyjezdnej 23. Aaron Bruchard. Zagraliśmy bardzo, bardzo ambitne, bardzo agresywne, bardzo twarde zawody i to przyniosło nam zwycięstwo. To co się dzisiaj stało, na przykład jak Gabiński pojechał po parkiecie po to, żeby wyrwać bardzo ważną piłkę, to świadczy o naszej wielkiej determinacji. My zdajemy sobie sprawę, że mamy kryzys, że wiele spotkań przegraliśmy, ale my bardzo ciężko trenujemy i bardzo się cieszę z nastawienia zawodników. Mam nadzieję, że to jest taki moment zwrotny w naszej grze. Po dwóch meczach, po tygodniu wracamy do Dąbrowy. Byliśmy cały tydzień na wyjeździe, mimo tego, że mecz z Włocławkiem był bardzo niedawno, bo we wtorek, czyli nie mieliśmy zbyt dużo czasu na regenerację. To było widać pełne zaangażowanie wszystkich zawodników i to pokazuje, że zespół z Dąbrowy Górniczej jeszcze nie kończy sezon, jakby już niektórzy chcieli i myśleli, ale my patrzymy tylko na siebie, nie patrzymy ani na inne rezultaty, na inne zespoły. Tylko ciężka praca przyniesie nam efekt w tym sezonie i cieszę się, to nasze 15. zwycięstwo. Mam nadzieję, że bardzo przełomowe po serii takiej trudnej. W koszykówce tak czasami, jak i w życiu, nie wszystko się wygra. No, nasza trójka, która zawsze była naszą silną bronią i nas ratowała z opresji, tutaj nie zadziałała. Deska kulała. Ciężko mi to oceniać tak na ciepło, bo liczyliśmy na to na pewno na inny rezultat, na bardziej zacięty mecz. No, Dąbrowa czwarte miejsce w tabeli, więc pokazali naprawdę po prostu dużą klasę gry i spokoju, opanowania. No i stąd wynik 16 punktów dla nich. AZS ma w dorobku 34 punkty i zajmuje 14 miejsce. W następnej serii akademicy zmierzą się na wyjeździe z miastem Szkła Krosno. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Małgorzata Hołub-Kowalik. Witam. Dzień dobry. No, trzeba powiedzieć, że chyba Polska 4x400 taką dyscypliną stoi, no bo niesamowite wyniki podczas halowych mistrzostw świata w Birmingham. Wasza sztafeta na drugim miejscu, no niesamowity wynik razem połączony z rekordem Polski. Tak, my jesteśmy bardzo zadowolone z tego medalu, ale chyba bardzo, nie wiem czy bardziej w sumie cieszę, ale też bardzo cieszę ten rekord Polski, ponieważ bardzo długo walczyłyśmy i starałyśmy się zbliżyć do niego. Cały czas coś było nie tak i cały czas były jakieś kłody pod nogi, że tak to nazwę, a teraz w końcu się udało i poprawiony jest o prawie 3 sekundy, więc to pokazuje naprawdę wielką siłę. No, droga do tego medalu nie była łatwa. W eliminacjach wyżej od was były ekipy z Jamajki, ekipa z Ukrainy, ekipa Stanów Zjednoczonych miała lepszy czas i to też była ekipa, która była faworytem tego finału. Pierwszy tor, no wcale nie taki łatwy, ale mimo wszystko okazał się szczęśliwy. Tak, pierwszy tor niestety, teoretycznie najgorszy i też w sumie z tego powodu Justyna pobiegła pierwszą zmianę, ponieważ jej rytm pozwalał tak naprawdę najmniej miała problemów, żeby złapać ten swój rytm, bo my biegając dłuższym krokiem na tym pierwszym torze miałbyśmy większe problemy. Ale na szczęście wszystko okazało się bardzo dobrze ustawiona sztafeta, więc my jesteśmy naprawdę zadowolone. Bieg eliminacyjny nie do końca ułożył się tak, jakbyśmy tego chciały, ale najważniejsze, że byłyśmy w tym finale i to był najważniejsze. Wejść do finału jesteśmy, więc
walczymy dalej. Ten finał pokazał, jak ważna jest taktyka, jak ważne jest rozłożenie sił na taką rywalizację. Przykładem jest pierwsza zmiana Ukrainy, która praktycznie przez 300 metrów gdzieś tam była w tej czołówce, a później ta reprezentacja zupełnie zniknęła w tym finale. A to wy szybko przejęły się inicjatywę, jeżeli chodzi o to trzecie miejsce. 400 metrów jest bardzo zdradliwym dystansem. Mówią, że to jest sprint i niektórzy zapominają, że to jest przedłużony sprint, więc 200 metrów do 300 metrów łatwo jest wytrzymać, ale potem kluczowe właśnie jest to ostatnie 100 metrów i te ostatnie metry pokazały właśnie, że Ukrainka nie do końca przemyślała, że jeszcze tyle dystansu ją czeka. U nas Justyna ruszyła mocno. Jak się później okazało, zeszła na piątej pozycji, ale miała jeszcze bardzo dużo sił, żeby na tym drugim kole bardzo dużo zrobić i dlatego przesunęła się w tej klasyfikacji bardzo do przodu i do góry, więc to najważniejsze. Najważniejsze, że dobiegłyśmy na miejscu medalowym. Jak to mówię, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. No tak, a tak naprawdę ten bieg się zakończył, a do końca nie było wiadomo, kto które miejsce zajął. Ten bieg trwał jeszcze znacznie dłużej niż cały bieg, no bo przecież Jamajki zajęły drugie miejsce w biegu, a ostatecznie zostały zdyskwalifikowane i to wy wskoczyłyście na drugie miejsce. Inne protesty również były. Tak, było bardzo dużo protestów. Tak naprawdę nigdy nie byłam w takim finale, żeby było tak dużo protestów. My siedziałyśmy tak naprawdę spokojnie, wiedziałyśmy, że nie mamy ani nie nadepnęłyśmy na linię, ani nie brałyśmy udziału w żadnych przepychankach, miałyśmy tak naprawdę czystą sytuację i siedziałyśmy spokojnie, ale to, co działo się właśnie po biegu, to przechodziło po prostu najśmielsze oczekiwania. Co chwila zmieniała się drużyna, która ma odbierać medale, więc naprawdę wiele się działo, a później po jakimś czasie okazało się, że Ukrainki na nas w ogóle złożyły protest, że któraś z naszych dziewczyn nadepnęła jej na buta, a nasza dziewczyna była 5 metrów przed nią, więc to, co tam się działo, to naprawdę przekraczało granice absurdu. No właśnie, przez chwilę Ukraina była na trzecim miejscu, później Wielka Brytania, wy na trzecim, później na drugim, także sporo komedii, można by było powiedzieć, i zamieszania, jeżeli chodzi o te medale. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć, no trochę panowie przyćmili wasz sukces, no mimo wszystko rekord Polski, tutaj wasz tytuł wicemistrzowski, ale jednak panowie z tym rekordem świata no niesamowicie wystrzelili. Tak, to trzeba powiedzieć, że panowie zaprezentowali się bardzo dobrze i zdecydowanie pokonali nas w tej rywalizacji, no ale my ze swojego biegu jesteśmy dumne, zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy i to pokazuje właśnie ten rekord Polski. Tak naprawdę dopiero 2 dni po biegu dostałyśmy taką informację od statystyka Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że ten wynik, który pobiegłyśmy, zawsze dawał złoty medal na Mistrzostwach Świata. To był pierwszy raz, kiedy tego złotego medalu nie dawał, więc to pokazuje, że też byłyśmy świetnie przygotowane, ale inne kraje były przygotowane trochę lepiej, ale my jesteśmy z tego bardzo zadowolone, z tego medalu, który mamy. Ale mimo wszystko nie byłyście ani zagrożone atakiem zawodniczek, które były za wami, niedaleko miałyście w sumie do zawodniczek, które wyszły na prowadzenie, a mimo wszystko uzyskać 3 sekundy lepszy czas niż rekord Polski, to naprawdę niesamowity wyczyn. Tak naprawdę każda tutaj wiedziała, jakie ma za zadanie, ma pobiec ile sił i dać siebie 110%. Wiedziałyśmy, że stać nas na ten rekord Polski, tylko żeby był czysty i dobry bieg. I tak naprawdę taki bieg miałyśmy, bieg po sznurku, więc z takiego biegu najłatwiej uzyskać dobre rezultaty. W przepychankach naprawdę ciężko o jakieś dobre wyniki, bo każda przepychanka kosztuje tu parę setnych, tu 1/10, tu 2 i tutaj traci się te dobre ten wynik po prostu, a u nas ten bieg po sznurku zaowocował rekordem Polski. Albo tak jak panowie, zaatakować na ostatniej prostej i zabrać komuś rekord świata. Jeszcze tego nie zrobiłyśmy, ale kto wie, co będzie w najbliższym czasie, ale do rekordu świata jeszcze troszkę nam brakuje, ale mam nadzieję, że powolutku będziemy się zbliżać do jeszcze lepszych rezultatów i że Jamajki już coraz bardziej czują nasz oddech i jest im coraz ciężej. W tym biegu biegłaś na ostatniej zmianie, to dla ciebie to spora nowość, bo oczywiście biegałaś już na ostatniej zmianie, ale mimo wszystko na tak ważnej imprezie to raczej się nie zdarzało. Tak, dla mnie to był duży szok, kiedy dowiedziałam się, jak trener planuje, żeby ten bieg wyglądał, ale dał mi sporo argumentów. Rozmawiałam ze swoim trenerem klubowym, Zbigniewem Maksymiukiem. On też powiedział, że uważa, że to jest dobry pomysł, dał mi swoje argumenty, które
przekonały mnie, ale nie powiem, że uspokoiły, bo byłam naprawdę bardzo zestresowana. Wiedziałam, że wiele jest w moich rękach, ale po biegu dziewczyn widziałam, że są takie różnice, że nie będę miała problemu, żeby dowieść to miejsce medalowe do końca. Zatem zobaczmy, jak wyglądał ten srebrny medal z Birmingham halowych mistrzostw świata. No niesamowite, cenne trofeum chyba. Tak, to jest kolejny srebrny medal z Mistrzostw Świata w mojej kolekcji, no ale bardzo miło, bo pierwszy raz z podwójnym nazwiskiem, także jestem mega zadowolona. Także złoto jeszcze przed nami, na razie srebro, po raz kolejny nasze aniołki wywalczyły niesamowity wyczyn podczas halowych Mistrzostw Świata w Birmingham. No i liczymy na kolejne sukcesy z udziałem Małgorzaty Chołup-Kowali, która była moim Państwa gościem dzisiaj. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Piłkarki ręczne Energia AZS Koszalin zakończyły sezon zasadniczy w Superlidze. W ostatnim meczu nasza drużyna pokonała na wyjeździe GTPR Gdynia 19-18. Pojedynek miał duże znaczenie dla układu w tabeli przed kolejną fazą zmagań. Zespół z Trójmiasta wyprzedzał naszą drużynę o jeden punkt. Starcie dostarczyło sporych emocji. Po pierwszej połowie nieco skuteczniejsze były nasze szczypiorniski. Po tej części prowadziły 9-6. W drugiej odsłonie koszalnianki długo utrzymywały przewagę. W końcówce GTPR odrobił prawie całą stratę, ale nie zdołał dogonić rywala. Ostatecznie Energa wygrała 19-18. Aż 9 bramek dla drużyny koszańskiej zdobyła Romana Roszak. Podopieczna Nity Uniad zakończyły sezon zasadniczy na czwartym miejscu. Mają w dorobku 47 punktów. Kolejną część rozgrywek koszalnianki rozpoczną w najbliższą środę od wyjazdowego spotkania z Pogonią Szczecin. Kolejnej porażki doznali piłkarze ręczni Gwardii Koszalin. Nasz pierwszy ligowiec uległ na wyjeździe Warmii Enerdze Olsztyn 26-30. Warmia należy do ligowej czołówki, była zdecydowanym faworytem spotkania. Tym bardziej, że gwardziści przystąpili do meczu w mocno osłabionym składzie. Zagrało zaledwie 10 graczy drużyny koszalińskiej. Gospodarze szybko wypracowali sobie przewagę, którą utrzymali do końca pierwszej połowy. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 13-10 dla miejscowej ekipy. W drugiej części prowadzenie Warmii sięgnęło nawet 8 trafień. W końcówce meczu Gwardii udało się nieco zmniejszyć dystans. Skończyło się na 4 bramkach na korzyść ekipy olsztyńskiej. Warmia wygrała 30-26. Po 5 bramek dla drużyny koszańskiej zdobyli Patryk Kiciński, Marek Jakutowicz i Henryk Rycharski. Gwardia z 8 punktami pozostaje na ostatniej pozycji. W najbliższą sobotę gwardziści zmierzą się przed własną publicznością z Mazurem Sierpc. Rozpoczęły się rozgrywki wiosenne w piłkarskiej czwartej lidze. W inauguracyjnej kolejce Leśnik Manowo podejmował Sokoła Karlino. Mecz wygrał Sokół 3-0. Ze względu na zły stan murawy w Manowie mecz odbył się na sztucznym boisku w Ustroniu Morskim. Mecz świetnie rozpoczął się dla ekipy z Karlina. Już w 6 minucie Sokół objął prowadzenie po golu z rzutu karnego Adriana Rutkowskiego. Na kolejnego gola trzeba było poczekać do końcówki pierwszej połowy. Przewagę gości podwyższył Jakub Forczmański. W drugiej połowie Leśnik starał się zdobyć bramkę kontaktową, ale to rywal ponownie był skuteczniejszy. W wyliczonym czasie gry Marcin Gozdal wykorzystał rzut karny i ostatecznie Sokół wygrał 3-0. Pierwsza akcja, która była rzutu wolnego, Gozdal uderzył w poprzeczkę kilka centymetrów niżej i byśmy prowadzili 1-0. No, później przypomniał sobie Kacper poprzednią rundę Sowa, zrobił karnego i tak był pod kontrolą, z tym, że do końca pierwszej połowy przy wyniku 1-0 no cały czas było niebezpieczeństwo, bo Manowo uważam, że dobrze grało. Może grało schematycznie, prosto, długie piłki rzucali w okolice naszej obrony, ale to było groźne, niebezpieczne. Także cieszę się ze zdobytych punktów. Wynik jest dobry i przyzwoity, bo 3-0 to wyglądałoby, że była ogromna przewaga. Może na boisko tak nie było. Jeszcze raz zaznaczam, że zawsze staram się przeciwnika też pochwalić. Grali dobrze. Ciekawy mecz, twardy, ostry. No, my mieliśmy może więcej szczęścia. 3 bramki
Cieszymy się, że zaczęliśmy dobrze rundę. Mam nadzieję, że i w następnych meczach będzie podobnie. Choć mam też dosyć dużo zastrzeżeń, bo uważam, że główny mankament to za mało byliśmy przy piłce, za mało się utrzymywaliśmy przy piłce. Może niektórzy zawodnicy, ci podstawowi, nie najlepszy mecz rozegrali, ale nie ma co narzekać, jak się wygrywa 3-0. Sokół z dorobkiem 31 punktów zajmuje czwarte miejsce, a Leśnik z 26 jest siódmym. W następnej kolejce zespół z Karlina podejmie Winetę Wolin, a Leśnik zmierzy się na własnym boisku z Bałtykiem Koszalin. Nie zwalnia tempa lider piłkarskiej czwartej ligi Bałtyk Koszalin. Podopieczni Mariusza Lenartowicza rozpoczęli rundę wiosenną od zwycięstwa nad Iskrą Białogard 2-0. Boisko w Koszalinie nie nadawało się do rozegrania meczu, dlatego starcie odbyło się na sztucznym boisku w Darłowie. Mecz lepiej rozpoczęli koszalianie. Bałtyk objął prowadzenie po golu w 14 minucie Michała Czemki. Na kolejnego gola trzeba było czekać do drugiej części. Przewagę gospodarzy powiększył Krystian Krause. Jak się później okazało, było to ostatnie trafienie w tym meczu. Ostatecznie Bałtyk pokonał Iskrę 2-0. Zespół koszalinski ma w dorobku 45 punktów i zajmuje pierwsze miejsce. W następnej kolejce koszalianie zmierzą się na wyjeździe z Leśnikiem Manowo. Piłkarze Gwardii Koszalin nadal nie wznowili rozgrywek w drugiej lidze. Nie odbył się ich kolejny mecz, tym razem z Wartą w Poznaniu. Dlatego nasz zespół rozegrał mecz towarzyski z Darłowią Darłowo. Po tym jak ze względu na zły stan boisk odwołana została cała pierwsza wiosenna kolejka, w drugiej serii nie odbyło się 5 pojedynków, w tym starcie Warty z Gwardią. Koszalnianie rozegrali kontrolne spotkanie z występującą w klasie okręgowej Darłowią. Mecz od początku przebiegał pod dyktando gwardzistów. Objęli prowadzenie w 5 minucie po golu Adama Setli. W pierwszej połowie koszalnianie zdobyli jeszcze 3 bramki. Trafiali Setla, Kamil Poźniak oraz padł gol samobójczy. Wynik spotkania ustalił w drugiej połowie Robert Ciętarski. Ostatecznie Gwardia wygrała 5-0. W sobotę koszalnianie rozpoczną zmagania wiosenne w drugiej lidze. Na własnym boisku zmierzył się z Wisłą Puławy. 8 zespołów wzięło udział w corocznym turnieju w Sianowie w halowej piłce nożnej z okazji Dnia Kobiet. Zawody wygrała Fala Międzyzdroje. Była to już 7. edycja turnieju. Zawody są jednym z etapów przygotowań do rundy wiosennej w rozgrywkach kobiecych. Cel jest jasny. Niedawno był 8 marca i halę mieliśmy akurat, jest weekend wolną dzisiaj, więc gramy dzisiaj. Cel jest podkreślenie roli kobiet, takich udział w życiu, w sporcie. I co rok to robimy, jest to już 7. turniej i cieszymy się, że możemy grać. Zespoły różny poziom prezentują, ponieważ no, to są zespoły z trzeciej ligi, nie przyjechała drugoligowa Kotwica, tylko jest zespół juniorek. Ale no, jest kilka dobrych zespołów, które potrafią grać, są województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego. I mimo wszystko jest fajnie, zakończyliśmy udział tych dziewczyn na 8 zespołach, nie chcieliśmy więcej, bo ten turniej by się ciągnął cały dzień, ale jesteśmy zadowoleni, że przyjeżdżają do nas i z chęcią grają. Najlepszą formę zaprezentowały piłkarki Fali Międzyzdroje. Wygrały 6 z 7 spotkań. Jedynej porażki doznały w starciu z Wiktorią SP2 Sianów. Gospodynie ostatecznie uplasowały się na 3. pozycji. Druga lokata przypadła ekipie GKS-u Żukowo. Najlepszą zawodniczką turnieju została Marta Krakowska z Wiktorii SP2 Sianów. Kolejną serię spotkań rozegrały zespoły występujące w Atomłebskiej Basket Lidze. W dywizji pierwszej doszło do starcia lidera zmagań Białogardu z ekipą, która miała jeszcze szansę na awans do fazy play-off, Panterami. Ta druga drużyna musiała wygrać, by zająć 8. miejsce. Po 2 kwartach prowadziła drużyna ze Słupska. Faworyt rozgrywek w trzeciej odsłonie nie tylko odrobił straty, ale wyszedł też na prowadzenie. Do końca spotkania Białogard powiększał przewagę i ostatecznie wygrał 82-64. Dla zwycięzców 38 punktów zdobył Grzegorz Skoczyk, a dla pokonanych 21 Chris Carter. Tym samym Białogard z pierwszego miejsca awansował do fazy play-off, gdzie zmierzy się z Piwiarnią Bumerang, a Słupskim Panterom pozostała walka o utrzymanie. Tą informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Zapraszam Państwa na kolejną w poniedziałek o godzinie 17:50. Do zobaczenia.